Ręka do góry. Kto z was pije kawę z mlekiem? A czy wiecie, że wiemy więcej o krowim mleku niż o kobiecym? Bo powiedzcie, z czym wam się kojarzy kobiece mleko? Nie odpowiadajcie, bo nie mamy na to teraz czasu, ale zapytałam o to moich znajomych. Najczęściej odpowiadali, że jest białe, że jest pokarmem dla noworodka, że jest bezpieczne, bo sterylne. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze, mleko nie musi być białe. Może być zielone od szpinaku, pomarańczowe od marchewek, a nawet czarne od przyjmowanych antybiotyków. Po drugie, taka porcja mleka może zawierać nawet 200 gatunków bakterii. Dobrych, korzystnych bakterii. I wiemy to zaledwie od kilku lat. Po trzecie, mleko jest pokarmem dla noworodka, ale nie tylko. W mleku mamy są specjalne cukry, oligosacharydy, które jako jedyne składniki nie są pokarmem dla dziecka, lecz tylko dla tych bakterii w jego jelicie. Ale po co mama karmi bakterie? Bakterie mają wiele dobrych funkcji, między innymi trawią mleko mamy, wspierają układ odpornościowy, ale mają jeszcze pewną funkcję, znaną dopiero od kilku lat – manipulację. Wyobraźcie sobie, że kobiece piersi to takie mikro USB pomiędzy matką a dzieckiem. Karmiąc piersią, kobieta karmi także bakterie, które w efekcie produkują serotoninę. Hormon szczęścia, który delikatnie uspokaja i otumania dziecko. Dzięki temu mama ma czas na odpoczynek albo na dalszą prokreację. Smutne miny, wielkie oczy i płacz dziecka są niczym przy tym, jak matka manipuluje dzieckiem podczas karmienia piersią. Ale USB działa w dwie strony. Podczas karmienia piersią dzieci również wysyłają informacje do mamy i to w mało subtelny sposób. Plują mamie do piersi. Ssanie mleka przypomina trochę picie z butelki, gdzie napój wpływa do naszych ust, ale również trochę naszej śliny wpada do środka butelki, co obrazuje ten barwnik. A w ślinie dziecka znajdują się bakterie, które są odczytywane w gruczołach piersiowych i w ten sposób organizm mamy wie, na co choruje jej dziecko. Dzięki temu jej układ odpornościowy produkuje specjalne przeciwciała dla jej dziecka albo dzieci. Szczegóły tego mechanizmu nie są jeszcze dobrze opisane, ale mam nadzieję, że dzięki mojej pracy w banku mleka zostaną dogłębnie poznane i opisane. Bo niestety, w XXI wieku wiemy więcej o laktacji krów i świń niż o laktacji kobiet. Dziękuję bardzo. No, widzę, że się już rwiesz do mikrofonu. Bardzo proszę, bardzo proszę. Zastanawiam się, dlaczego pani powiedziała mikro USB. To mnie trochę... To oczywiście mnie dziwi, pewnie pani to wyjaśni. Czy musi być tylko mikro, czy są jakieś... Nie, może być USB typu B, może być makro USB, aczkolwiek sobie z pracy BC spotykam... i tak, tak dalej, okej, okay, rozumiem. Tak. No i teraz bardzo mi się podobało to, że podczas pani wystąpienia przeżywałem wiele różnych emocji. Tak? One były spowodowane tym, że używała pani takiego obrazowego języka. Więc najpierw w ogóle cieszyłem się, że dziecko otumania, tak? To spowodowało pozytywne emocje. Później jak plują do piersi, to trochę się tak, pomyślałem sobie, że to jest bezczeszczenie, bo jednak matka to świętość w Polsce. Tak? I potem w ogóle, jak one są odczytywane w gruczołach, to było zdziwienie. Czyli całą gamę emocji, takich sześciu podstawowych przeżyłem i to było bardzo fajne, choć nie wszystkie te emocje, niektóre były rodem z horroru. Więc to jest... Jeżeli mogę dodać, o pluciu chciałam z tobą wspomnieć. Znaczy, ja w ogóle znam dzieci, one plują wszędzie, więc to mnie w ogóle nie zdziwiło, jak pani wspomni. Chciałam wspomnieć, że tak, plucie do mamy, do piersi można też ująć w inny sposób. Dziecko ssie mleko, ale w tym samym czasie kobiece piersi, kobiece sutki ssą ślinę. Znaczy zasysają, rozumiem, tak? Tak? Wiedziałem, tak, że jest coś z nimi dziwnego, tak, okej, okay. Tak coś. No i... Tylko dziwi mnie,
dziwi mnie jedna rzecz podczas tego wystąpienia, ponieważ w polskim języku mamy taką tendencję do zdrabniania. Po prostu jak na czymś nam zależy albo coś lubimy, no to zdrabniamy. Czyli najpierw była macierz, potem była mać, potem była matka i na końcu jest mama. To jest czwarty stopień zdrobnienia. Okay? Więc nie wiem, czy to mama, czy matka. Właściwie to jest to samo zdrobnienie. Jacku, nie tylko ciebie potrafi USB tak czasem zablokować na jednym temacie. Ja zapytam o kobiece banki mleka. W kobiecych bankach mleka oczywiście nie może być tej wzajemnej komunikacji, o której pani mówi. Jeszcze raz poproszę. Kobiece banki mleka. W tych kobiecych bankach mleka nie może być tej wzajemnej komunikacji pomiędzy matką a dzieckiem. Tak. Niestety w banku mleka pasteryzujemy mleko, czyli zabijamy wszystkie wirusy i bakterie. I to jest ten minus, że nie możemy mlekiem z banku mleka, nie możemy tym dzieciom, wcześniakom przekazać flory bakteryjną, której wiemy, że jest bardzo cenna. To jest minus bankowanego mleka, aczkolwiek ma bardzo dużo korzyści, ponieważ przekazujemy też przeciwciała, leukocyty, które 5-10% tracą w procesie pasteryzacji, czyli jest nadal ich bardzo dużo. A mnie intryguje, czy ta sztuczka działa tylko z dziećmi. Nie, to od razu powiem nie. Z ludziem? Znam takich, co otumaniani są od razu. Takie większe USB rozpoznałyby moje bakterie, by je wyleczyło? Już mówię, bo to doczytam. Chciałam powiedzieć taką ciekawostkę, akurat piersi są bardzo ciekawe. Proszę sobie wyobrazić, że w kobiecych piersiach, w mleku jest nadtlenek wodoru. W ślinie dziecka, noworodka, również jest nadtlenek wodoru i jest go bardzo mało. U mamy, w mleku i u dziecka. A u mnie? Ale, proszę poczekać, ale kiedy dziecko zsie pierś, powstaje mleczny koktajl z śliny i mleka i nadtlenek wodoru występuje wtedy jest go o 40 razy więcej. Czyli woda utleniona, tworzy się taka duża, mocna woda utleniona. I teraz moje pytanie, gdyby pan profesor ssał mleko, to niestety nie powstanie ta mieszanina nadtlenku wodoru, nie działa to u dorosłych osób. Słowem, profesorzy gorzej są, tak? Chyba to jest moment, żebym powoli przerwał tę dobrze rozwijającą się dyskusję. Janku, jeszcze jedna rzecz, dobrze? Ja mam pytanie. Ale już nie od ciebie, prawda? Ja bardzo kiepsko sobie wyobrażam proces, który zabija wirusy, a konserwuje leukocyty. Jak nie widzę tego. Powiedziała pani, że pasteryzacja zabija wirusy, a większość leukocytów jest przekazywana z tym mlekiem z banku mleka. Komórki są bardziej wrażliwe od wirusów. Mam nadzieję, że jak wrócę tylko z tego finału z Fame Labu, zajmę się tym szczegółowo w banku mleka, ponieważ bardzo sprawdzę to. Jeżeli tylko znajdę odpowiedź, przekażę pani profesor. Dziękuję.